Witam serdecznie w kolejnej audycji na kanale. Dawno żeśmy się nie widzieli, bo ostatnio kilka materiałów to były podcasty. No nie miałem czasu usiąść, wiecie, bo to wygląda to tak, że jak nagrywam podcast, to po prostu nagrywam sobie na dyktafon, wiecie, podciągam w programie jakość i dodaję po prostu jakieś zdjęcia czy filmiki, nie? A jednak takie nagrywanie bezpośrednie troszkę zabiera więcej czasu, bo jednak edycja, postprodukcja, rozumiecie, nie? Słuchajcie, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat bardzo, bardzo bolesny, ponieważ pokazujący, dlaczego nigdy się nie dogadamy, w sensie dlaczego prawica się nigdy nie dogada z lewicą i lewica nigdy się nie dogada z prawicą. Moi drodzy, dokładniej rzecz ujmując, chciałbym Wam wytłumaczyć pewien paradoks, który występuje na lewicy. Wiecie? Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy lewica walczy na temat, walczy o to, żeby na przykład były parytety, tak, w jakichś zawodach czy tam w Sejmie, za każdym razem, kiedy lewica krytykuje na przykład to, jak się w jakich zawodach pracują kobiety, a w jakich nie pracują kobiety, tak? Zauważcie to, że za każdym niemalże razem wychodzi z jaką butą, z jaką arogancją i wyższością podchodzą ci ludzie do zawodów mniej prestiżowych, tak? Wiecie, jest to nawet już taki kawał, że feministki, że nie znajdziesz feministki w kopalni, tak? I tak samo na przykład przecież feministki nie walczą o parytety w zawodzie szambonurka. Feministki nie walczą o parytety w zawodach takich jak śmieciarze, złomiarze, jak robotnicy, jak górnicy, jak sprzątacze, jak ciecie, tak? One o to nie walczą. Im tam parytety są kompletnie niepotrzebne. Nie chcą tam parytetów i nie chcą, żeby kobiety tam robiły. Zauważcie, proszę Was, że za każdym razem lewica się jednak kieruje w stronę wygodnych stanowisk, wysokopłatnych stanowisk, w których operuje się umysłowo, tak? Czyli na przykład właśnie do Sejmu, do zarządów, do kierownictwa różnych firm, tak? Tam to feministki by chciały, żeby były parytety, żeby kobietom było ładnie, fajnie i miło tam pracować, nie? No i tutaj zachodzi pytanie, no czy to jest w ogóle walka o równouprawnienie, o równość, czy... No nie, prawda? No to nie jest walka o równość, to jest walka o to, żeby kobiety miały wygodne, ciepłe posadki, a to nie jest to samo, co równość. I tak samo, moi drodzy, zauważcie, że ogólnie lewica ma taką tendencję. Wiele razy to dało się wychwycić i w różnych wypowiedziach, i w tych aroganckich przekonaniach, pełnych pychy, że na przykład kompletnie niezgodnie ze statystykami, nie? Że na przykład na Konfederację głosowali wredni faceci, zdenerwowani, zirytowani życiem z małych miast, ponieważ kobiety wyjechały do dużych miast, zostawiły ich i dlatego są wkurzeni. To jest bezpośredni cytat z wywiadu z pana, to powiedziała jakaś blondyna, tak, jakaś feministka, nie pamiętam jak się nazywa, nikt ważny, ale właśnie zarzuciła coś takiego wyborcom Konfy i rozmawiała wtedy z Jasiem Kapelą, że właśnie jak uratować tych biednych mężczyzn, tych ciemnogrodzkich, ciemnych, zacietrzewionych mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet, bo kobiety wyjechały do dużych miast i robią kariery. I wiecie, cały właśnie problem na lewicy polega na tym, no jeszcze może jeden przykład podam, bo to nie tylko dotyczy feministek i lewicy takiej ogólnej, tak? Przecież zieloni jeżdżą co chwilę, walczą tak w zasadzie ze wszystkimi przejawami życia na wsiach. To znaczy, no pies ma być na dużym łańcuchu, na potężnym kojcu, a w ogóle jeszcze, żeby tego łańcucha nie było. I jak ty w ogóle traktujesz kury? A po co ty zabijasz te kury? Przecież nie musisz. Jak ty traktujesz te krowy? Czy te krowy są wyprowadzane? Czy te kury biegają sobie luzem? Jak ty w ogóle traktujesz? Lewica nienawidzi normalnego życia. Lewica żyje w iluzji. Wiecie? Wygląda to w ten sposób, że
istnieje prawdziwy świat, w którym zwierzęta zjadają i są zjadane, prawdziwy świat, w którym istnieją katastrofy naturalne, prawdziwy świat, w którym kobieta musi bardzo mocno się zastanowić, z kim pójść do łóżka, bo potem będzie miała dziecko tego faceta i przez to dokonuje przesiewu najlepszych samców, tak? Prawdziwy świat, w którym istnieje cierpienie, ból, śmierć. Prawdziwy świat, w którym, wiecie, w nocy, w lesie, jak się śpi, to jest zimno i trzeba co 2-3 godziny wstawać, żeby dołożyć do ognia, żeby nie zamarznąć. Prawdziwy świat, w którym się człowiek myje w rzece, tak? Wiem, że troszkę to hiperbolizuję, ale wyolbrzymiam, tylko chodzi mi po prostu o to, że prawdziwy świat to jest, wiecie, ten świat, który widzimy, tak? To jest świat tego, że na przykład rolnik idzie na pole, dziabnie go kleszcz i rolnik umiera. No, brutalny świat. I na to, w tym brutalnym świecie powstała nakładka cywilizacyjna, wiecie? Powstała nakładka cywilizacyjna, która stara się ogarnąć, w jaki sposób założyć kaganiec tej naturze, temu prawdziwemu światu. I dopóki ta cywilizacja pozwalała oscylować w tym świecie, pozwalała wygrywać wyścig ewolucyjny, dopóki pozwalała ta cywilizacja osiągać niebywałe rzeczy i wyciągać człowieczeństwo poza świat zwierząt, to wszystko było w porządku. Tylko problem się zaczął wtedy, kiedy ludzie przez wiele tysięcy lat, przez wiele pokoleń, żyjąc w takiej cywilizacji, w takiej bańce informacyjnej, w takiej złotej klatce, tak jak z przypowieści Budda, zanim stał się Buddą. Bo wiecie, ogólnie z Buddą niby było tak, że był księciem, którego ojciec odciął od wszelkich trosk prawdziwego życia, tak? W sensie miał nie widzieć starości, chorób, bólu, cierpienia, tak? I dopiero kiedy to zobaczył, to zaczął się nad tym zastanawiać. Już kiedy podrósł, doznał szoku. I lewica dostaje szoku za każdym razem, kiedy widzi prawdziwy świat. Nie zgadza się z nim. Jest kompletnie... Ich mózgi odrzucają, ich mózgi wychowane w cywilizacji, w tej nakładce na prawdziwy świat, ich mózgi odrzucają to, jak wygląda prawdziwy świat. I dla nich to, że na przykład chłopie wstajesz i idziesz do roboty o 5 rano, gdzieś do fabryki, albo robisz po 12 godzin, albo zasuwasz za 2,5 tysiąca. Pamiętacie tego redaktora? Z kim on to gadał? Z Korwinem chyba, nie? Nie, to z jakimś posłem chyba PiSu gadał. Że ten redaktor był zdziwiony, jak to tak można za 2,5 tysiąca robić. Przecież kto tak robi? Spora część ludzi w Polsce. Naprawdę spora część ludzi w Polsce tak żyje i daje radę, bo nie wszędzie ceny są takie, jak na przykład w Warszawie, moi drodzy. I sam fakt tego, że ci lewicowcy są tak odrealnieni i im się wydaje, że jeśli na przykład zwiększycie minimalną, to wszystkim będzie lepiej, albo że nie wolno zabijać zwierząt, bo Jelonek Bambi tak cudownie się uśmiechał w bajce dla dzieci, to wiecie, no... To jest właśnie ten problem, przez który my się nigdy nie dogadamy z lewicą. Prawica nigdy się nie dogada z lewicą, dlatego że lewica, pomimo tego, co mówi o tej tolerancji, pomimo tego, co mówi o zrozumieniu, o walce z mową nienawiści, o tym, że oni rozumieją każdego, że starają się pojąć każdego i walczą o prawa każdego, to tak naprawdę ci ludzie nienawidzą prawdziwego życia. Ci ludzie nienawidzą na przykład faktu biologicznego, że kobiety są słabsze od nas, że kobiety powinny dokonywać przesiewu, że ich ciało jest bardziej cenne dla przetrwania gatunku, tak? Oni to wszystko odrzucają. Dla nich to jest nieważne, a jeśli twierdzisz, że to są ważne rzeczy, to dla lewicy jesteś faszystą, ciemniakiem, jakimś oddolną patologią, która chodzi w koszulce, w pierolce i leje własną żonę, bo zupa była za słona. I w ogóle dla tych ludzi wychowanych w Warszawie, na przykład w Warszawie, oczywiście też nie wszystkich, sorry warszawiacy, wiem, że są tam też spoko ludzie, dla ludzi wychowanych w takiej bańce, w takiej złotej klatce, my, czyli przeciwnicy ich cudownych utopii w umysłach,
Jesteśmy po prostu takimi wąsatymi Januszami w kubotach i skarpetach, którzy leją własne żony, chleją piwo na umór, wiecie. I dlatego się nigdy nie dogadamy, ponieważ oni nie dość, że są odrealnieni, to jeszcze do tego stopnia w tą odrealnioną wersję świata wierzą, że do nas i do każdego, kto zarabia w inny sposób niż tylko siedząc i bredząc o 70 płciach, albo siedząc i bredząc o tym, że trzeba, że klimat i tak dalej, wiecie, no oni są odrealnieni. Oni są też bardzo nietolerancyjni. Oni tak naprawdę nie rozumieją, jak wygląda prawdziwy świat. Dlatego prawica się nigdy nie dogada z lewicą. Prawica to jednak... Dlaczego tylu facetów popiera Konfederację? Oczywiście nie tylko facetów. I to nie jest żadna agitacja wyborcza. Ja nie jestem konfederatą. Mi chodzi po prostu o to, że odnoszę się do tego wywiadu, nie? Do tego wywiadu, który oglądałem. Dlaczego tak jest? No jest tak dlatego, że podejrzewam, że jednak faceci, którzy muszą chodzić do roboty i pochodzą właśnie z tych mniejszych miejscowości, gdzie się nie zarabia 5000 na rękę za bredzenie w telewizji na przykład, albo za pisanie wierszy, to ci faceci jednak bardziej wyczuwają, że coś jest nie tak, nie? Widzą, że ich pieniądze są rozkradane przez rządy, widzą, że te problemy, które wysuwają ludzie żyjący w świecie rozwiniętym, tak to nazwijmy, problemy pierwszego świata, że o, on mnie rzucił i tak dalej, że to nie są żadne problemy. Że problemem to jest wtedy, kiedy masz przynieść wodę ze studni, a woda ci zamarzła i nie ma wody w całej wiosce. To są problemy. Problemem nie jest to, że na Saharze wysycha wszystko i trzeba teraz ratować Saharę, tylko problemem jest na przykład to, że w Polsce wody są gruntowe zanieczyszczone. Chociaż też nie wszędzie, na szczęście. I wiecie, no to jest właśnie powód, dla którego się my nie dogadamy nigdy z lewicą. Lewica nami gardzi. Po prostu, lewica nami gardzi. Miejcie tego świadomość. Im bardziej twardo stąpacie po ziemi, a nie bujacie w obłokach fantazji oraz mokrych snów lewicy, im mocniej stąpacie po ziemi, tym bardziej lewica będzie wami gardziła. A jeśli jeszcze będziecie na tyle bezczelni, że będziecie im wytykać ich błędy, ich śmieszne problemy, to jeszcze zostaniecie nazwani faszystami i można się śmiać, ale na Zachodzie za to już się idzie siedzieć. Nie możecie na przykład skrytykować homoseksualizmu, bo nie. Albo nie możecie protestować przeciwko aborcji, bo dopierdla. Witamy w erze, gdzie buraki odrealnione, które kiedyś by zginęły w ciągu kilku pierwszych lat swojego życia z własnej głupoty, dzisiaj tworzą nam elity. No takie minusy tego, że nam elity wybito w Katyniu. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia. Żubik.